Z wielką radością zapraszam mieszkańców naszego miasta, regionu, ale również i kraju, bo wiem, że telewizja Narew swoim zasięgiem obejmuje nieco szerszą ilość swoich widzów, że po raz 29 w Teatrze Lalki Aktora w Łomży odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka, więc warto przyjechać do Łomży, warto tutaj być. Festiwal organizowany jest przez teatr w dniach 8-11 czerwca, a więc 8 czerwca jest otwarcie festiwalu, a 11 zakończenie. Program tegorocznego festiwalu jest niezmiernie bogaty, interesujący. Ten program jest wynikiem pewnej selekcji, którą teatr co roku dokonuje, dlatego że festiwal ma charakter konkursu. Zgłaszają się teatry z różnych krajów. W tym roku mieliśmy 27 zgłoszeń, z czego zweryfikowaliśmy pozytywnie 14 teatrów i te grupy zostały zaproszone do wzięcia udziału w konkursie. To są teatry z 9 krajów zagranicznych, jak również 5 teatrów z kraju. Z Polski. Wśród teatrów zagranicznych mamy 2 teatry hiszpańskie, teatr z Holandii, z Włoch, z Izraela, Ukrainy, Białorusi, Słowenii. Myślę, że to takie spektrum geograficzne jest dosyć szerokie. A co mnie najbardziej cieszy, że te zespoły, które zaprosiliśmy, reprezentują znakomity poziom artystyczny, jak również są to nowe spektakle, które w większości do tej pory nie były pokazywane na innych festiwalach. Jest taka możliwość wypromowania właśnie tych przedstawień na naszym festiwalu i mam taką nadzieję, że właśnie festiwal będzie miał taką moc sprawczą, przede wszystkim promocyjną. Poza konkursem również organizujemy taki mini festiwal pod nazwą Moje Miasto. W tym z kolei nurcie ofowym wystąpi teatr Piana Sypialnia z Warszawy 8 czerwca o godzinie 19. I to taka miła w ogóle niespodzianka, dlatego że nie dość, że to jest fantastyczny teatr, który gdzieś tam bardzo sobie ceni kontakt ze społeczeństwem, z publicznością. Mówi się o nim, że jest to teatr społeczny. W tym dniu organizujemy dla mieszkańców naszego miasta taki teatr na leżakach, więc zapraszam mieszkańców naszego miasta, żeby przynieśli ze sobą leżaki, krzesła. Spektakl będzie grany na scenie, żeby poczuli atmosferę piknikową. A następnie będzie przedstawienie Bodejl Warszawski. To jest spektakl kabaretowo-muzyczny, mnóstwo piosenek, humoru z przedwojennej Warszawy. A z kolei po przedstawieniu zapraszamy publiczność, która przyjdzie, mam nadzieję, licznie się zgromadzi na Starym Rynku, na miejską potańcówkę. Tego też jeszcze wcześniej nie było. Myślę, że powinniśmy być na tyle otwarci i przede wszystkim dawać jakby zupełnie nowe możliwości pokazania takich swoich, czy otwarcia takich emocji wśród mieszkańców naszego miasta. Bo myślę, że nie powinniśmy się siebie wstydzić, nie powinniśmy się bawić, powinniśmy się w ogóle integrować i być blisko siebie, tworzyć jakiś taki też ludzki, normalny monolit. Z kolei następnego dnia, 9 czerwca, kolejna niespodzianka, duża niespodzianka, cyrk bez przemocy. W tej chwili mówi się, że jest nagonka na cyrki, czy na cyrk, że cyrk nie jest humanitarny do końca, że wykorzystuje zwierzęta, tresuje te zwierzęta. Na spektakl z kolei rzeczywiście będzie bez przemocy. Wystąpią tam duże zwierzęta w skali 1:1, będzie duże
duży słoń, duża żyrafa sześciometrowa, natomiast to są duże formy plastyczne, które będą poddane pewnym działaniom inscenizacyjnym, więc warto w ogóle na te dwa duże spektakle przyjść. Z kolei mamy jeszcze taką niespodziankę dla najmłodszych, przyjeżdża do nas Jakub Walkowiak, fantastyczny człowiek, wspaniały iluzjonista, pokaże moc dobrej zabawy, to z kolei na ulicy Farnej i zespół z Portugalii, który występuje w konkursie na zakończenie festiwalu, pokaże swoje przedstawienie również w plenerze. Więc tych działań takich artystycznych, promocyjnych będzie mnóstwo. Dodatkowo organizowana jest wystawa poświęcona twórczości, skromna wystawa, ale poświęcona twórczości Adama Kiliana, jednego chyba z najwybitniejszych polskich scenografów okresu powojennego. Dodatkowo odbędzie się promocja albumu Fascynacje Adam Kilian. Ten album został wydany w ubiegłym roku przez Teatr Lalka w Warszawie, więc program tegorocznego festiwalu jest bardzo bogaty. Program mówi o kondycji ludzkiej. Myślę, że jest to jedno z takich właśnie głównych przesłań naszego festiwalu. Mówi o teatrze, który jest jakby w nowych dekoracjach, w nowych formach, a więc teatr, który wykorzystuje różne czy nowoczesne środki wyrazu scenicznego. Myślę, że jest na tyle bogaty, jest na tyle interesujący, że warto będzie odwiedzić nasze miasto, warto będzie być z nami. Tegoroczna walizka ma również bardzo taką miłą oprawę. Honorowy patronat nad festiwalem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pan prezydent naszego miasta Mariusz Chrzanowski i pani senator Anna Maria Anders. Bardzo sobie cenię w ogóle, że pani senator Anders objęła patronatem nasz festiwal, dlatego że na spotkaniu w teatrze mówiła, że będzie z nami, że będzie nas wspierać, więc myślę, że to też jest taka nadzieja na przyszłość. Jeszcze raz zapraszam państwa do uczestnictwa festiwalu 8-11 czerwca. 14 spektakli konkursowych plus imprezy towarzyszące, wystawa, promocja. Myślę, że artyści, którzy przyjadą do Łomży z różnych krajów, będą widoczni, bo w sumie będziemy gościć prawie 200 osób na festiwalu. Warto być z nami w tych dniach.